Dobra, my już lecimy meczem. No i ostro. Najpierw jeszcze ustawimy postacie i zaraz będziemy mówić. No i gra już zaczął z długim mieczem. To będzie ciekawe. Zapewne będzie chciał złożyć Ruinet Kinga jako pierwszy item. Tutaj Garen Doran's Shielda kupił. No i Eliska się spokojnie kieruje na swojego Blue Buffa. Za to Garen będzie coverował Eliskę Red Buffa. Przynajmniej tak myślę. Za to zaś Kha'Zix Reda będzie brał. No i pewnie potem spokojnie się uda na topa. Tutaj ładne zachowanie gracza fioletowych na czacie. Ja niestety czat mam wyłączony, więc nie widzę. A co tam zostało napisane? Napisał powodzenia. O, widzimy, że tutaj każda drużyna, która gra z kimś, grają fair play. Jebuj mi się. Aha, przepraszam bardzo. Oczywiście nie my nie faworyzujemy żadnych teamów. Znaczy ja mówię Ewelinka, Ewelin, przepraszam bardzo, przepraszam bardzo. Oj, mógłbyś mnie poprawić. Wybacz. Więc został już zmieniony support do dekery, przepraszam również za ten problem. Czy chodzę do szkoły na obrokach? No może prywatnie proszę pisać. No i tak, jedziemy więc. Red, jak mówiłem, Kha'Zix zaczyna z Redem. Evelyn zaczyna z Blue Buffem. No i drużyna fioletowych już rozsuwa się na swoje pozycje. Tak samo Kayla wraca na swoją pozycję i Thresh plus Lucian też wracają na swoje pozycje. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jestem ciekawy, czy też, czy Ewelinka dzięki swojej pasywce będzie próbowała counter jungle robić. Moim zdaniem, gdybym ja grał Ewelinką, to ja bym counter junglował, bo to jest naprawdę dobre. No na pewno Ewelinka będzie musiała pokusić się o szybkie gangi, iż no ona ma tą przewagę, że jest niewidzialna, tak? I... Dokładnie. Musi to wykorzystać po prostu. Tutaj Kayle na midzie daje się złapać trochę w Q Zeda. Trafienia są bardzo dobre. Ale to jest tak samo pokazany mid lane jak w poprzednim meczu. Też była Kayle i też był Zed. No na początku w tamtym meczu Kayle nie wychodziło, ale później się ona odrobiła. Lecz i tak drużyna przegrała. No dokładnie. Tu ładny grab Thresha. No i obicie tylko od Luciana. Kayle pushuje na midzie. Zed wycofany do defensywy. A tutaj widzimy Ewelinkę, która zmierza na mida. Czyżby gang? Wchodzi. No tu Fire Gaming wbija się w Ewelinkę i tutaj będzie pierwszy trup, myślę. Tak, mamy pierwszego trupa ze strony fioletowych. No i drużyna Brothers King wygrywa na razie. Jednym killem. Zobaczymy, co to będzie. Dostaliśmy tutaj jedną prośbę, czy możemy czytać niki też zawodników. Więc postaramy się. No, Citek tutaj wchodzi ze swojego... Ale to jest Garen. No. Myślę, że nie będzie robił jakiegoś takiego dużego damage'a. On bardziej pójdzie tanki. On pójdzie tanki i będzie... Starał się, żeby drużyna niebieskich właśnie w niego celowała swoje obrażenia. Moim zdaniem będzie to ciekawy pojedynek na topie, ponieważ oboje mają takie skille, że po prostu świetnie będzie to wyglądać w fajcie. Oboje się obijają i farmią tyle na tym topie. Równa wymiana, ale bardzo szybko zdobyty kill po stronie fioletowych. No, idzie Kha'Zix, czyżby gang? Ale nie. Myślę, że tutaj Shred właśnie zmarnował swojego dasha.
który mógłby stauntować przeciwnika, ale nie, tu, tutaj nic nie wyniknie z tego. Jest ward, to to zadecydowało o wycofaniu się Garena. Na bocie raz niebiescy puszują, raz fioletowa drużyna, więc jest wyrównanie. A nie, nic. Jedynie czyści warta. No moim zdaniem to było złe zagranie, bo to nie był ping ward. Moim zdaniem to było trochę bez sensu. Ale zawsze jakaś przewaga jest. Tak. Zawsze ten gold dostanie za tego warda. Czyżby znowu mid? Czyżby się obawiali Kaylee i chcą ją trochę tutaj zbabysitować? Albo zabić oczywiście. Ale zobacz też, że na razie Ewelinka zrobiła jedną dobrą akcję i od razu zdobyli trupa. Tak jak mówiłem, to jest moc Ewelinki, ale tutaj przychodzi akcja, ale będą musieli sobie odpuścić, bo przychodzi tutaj jeszcze Kha'Zix, a wie, że zbiła Ewelin. Oj. Też kolejny flash. Są na równo. Zed z ultem może się wbić w Kaylee, póki ona nie ma ulta. Jest ta przewaga. O, już nie. No na bocie jest spokojnie, tak jak w każdym meczu, nie, nie ma tu jakiejś tak z początku dobrej akcji, no mimo już w poprzednim była trochę takie ciekawe akcje. Tu widać na spokojnie przemyślanie grają. Nic, przypominam jeszcze, że po tym meczu będzie finał tego mini finału. No i myślę, że finałowy mecz będzie bardzo ciekawy. Tam już na przeciwnika czeka drużyna, która wygrała w poprzednim meczu, czyli Better Nerf Your Mom. No, więc myślę, że finał będzie najciekawszym meczem. Zresztą zobaczymy. Dobra, przechodzę do meczu. To jest jak na razie bardzo spokojnie. 300 golda przewagi tylko po stronie fioletowych. No i na razie się nic nie dzieje. Ewelinka zgarnia dla siebie blue. No już Zedowi nie jest potrzebne, bo on ma tą swoją energię, tak? No tak, ale zawsze jakaś przewaga szybsza. No, zawsze tam wiesz, cooldowny i szybsze ładowanie energii. Dokładnie. Ale myślę, że Ewelince bardziej się to przyda. No i Ewelinka wychodzi ze spawna, no i kupuje w tym momencie książkę, która tam daje 10% cooldownu. Oj, ładny Hugo Trash, ale oni nie zainicjują tutaj, nie zainicjują się, bo możliwe, że się boją. Nie wiedzą, czy gdzieś tam w tyle nie może być Ewelin. Moim zdaniem sprawdzają się obie drużyny na danych liniach. Chcą sprawdzić, jak reagują dany po prostu atak. Poznają siebie. Ale Ewelinka zmierza na bota. Nie, jednak nie. W sumie to ciekawe. No, Ewelinka jest na bocie i myślę, że tam może dojść do jakiejś akcji. A nam idzie tutaj wymiana. Ale tu już nie ma Hooka Trash, więc tam dojdzie do akcji. Tak, wchodzi i Lucian raczej padnie, chyba że... Nie, dobry flash, ale Ewelinka zabija. Zabija. No myślę, że jeszcze od tego Trasha mogliby się pokusić, nie? I jednak odpuszczają sobie. No i drużyna fioletowych ma drugiego killa. Ale tam widać też... Musiał Zed padł na midzie, tak, przez Kayle. No niesamowite, widziałem przez moment wymianę tam. Ale od razu się przerzuciliśmy na midbota, bo tam była ciekawsza akcja. Dokładnie, dokładnie. Gank Ewelinki, kolejny udany. Drugi gank, drugi trup. To jest właśnie ta moc w early Ewelinki. To no, moim zdaniem jest w pierwszej piątce, która jest bardzo dobrym junglerem. A właśnie dlatego to stwarza przez swoją pasywkę. Chociaż przypomnę, że Lucian ma więcej farmy i z Goldem lepiej stoi. Lucian ma więcej farmy, on ma już BF-a, tak samo Krays ma BF-a, ale no nie wiemy, nie wiemy. Zobaczymy jeszcze. Zobaczymy, to jest jak mówiliśmy, to jest dopiero early. Tutaj Town ze strony Shena, ale tu wali ulta, no i Garen zabija Shena.
swoim ultimatem. No, Jidek tutaj z ładnej strony się pokazał. Tutaj Kazik czeka na coś, nie wiadomo. O, myślę, że chcie... A, jednak nie. Fave Gaming ucieka. Chociaż mogli to zainicjować praktycznie. Evelinka nie wie, gdzie się podziać. Ale czeka na pasywkę, tak. Zbliża się na mida, oczekuje jakiejś inicjacji. Tak, zaczyna się. Ale nie, tutaj nic nie zrobiłem. Kayla ma ultimate'a, więc nic. Jeszcze Evelinka popadnie, tak? Kazik się za nią rzuca, ale odpuścił. Odpuścił, no i wymiana bardzo mocna, ale po obu stronach nie widać żadnej zmiany rezultatu. Poradzili sobie świetnie. Kazik był na miejscu i o dobrej porze. Jestem ciekawy, co Evelinka teraz kombinuje na takim HP. No, Magneto tutaj połóg za Leonem, no ale... Ale tutaj nic więcej. Evelyn nie ma gdzie gankować teraz w obecnej sytuacji, ponieważ są bardzo przebuszowane linie. Chyba, że od Tribusza, od bota. Przypominam jeszcze również, że jeśli mam chwilę czasu i że spokojnie na Summoner's Rift, po meczu finałowym, czyli po następnym meczu, ja jadę dalej ze streamem do godziny 2 w nocy. Jeśli ktoś jest chętny na jakieś customy, zapraszam, bo dzisiaj jest to jeszcze zaplanowane. Jeśli ktoś nie idzie spać, myślę, że spokojnie możemy spędzić jeszcze dzisiejszy dzień przy LoLu. A wracając do komentowania, no Zed tutaj posłał swoją falę gniąków na wieżę przeciwnika. Na bocie jest spokojnie, Pachu z ładnym skinem do Gravesa spokojnie farmi, ale Lucian ma większą przewagę farmy. Karen, 81 minionków do 70. Evelyn idzie web, można powiedzieć, z Kazixem. Kazik na topa, kto będzie? Na oj, ale nie, myślę, że oni tutaj nic mu nie zrobią. Chociaż jednak moim zdaniem niepotrzebnie ten Karen się cofał do tyłu. Ale on spokojnie ucieknie, Jidek spokojnie wyjdzie z tej akcji. Możemy zagrać łupa. Ale bez sensu to był! Bez sensu, moim zdaniem zrobił to strasznie Shen, że użył swojego ultimate'a do Kazixa, było to bez sensu. Możliwe, że to było jakieś nieporozumienie z ich strony. Troszkę głupio wypadło, no ale co zrobić? Ale co zrobić, dokładnie. W dobrym momencie. Evelyn teraz nam idzie znów. Ale nie, jak Kaylee to widzi. No i świetnie obija. Ale zauważ też, że z 1 do 4, a przewaga po stronie fioletowych nie jest jakaś taka bardzo znacząca. Moim zdaniem Drake zadecyduje o jakiejś większej przewadze. Możliwe. W jakiś sposób stanie fight. Mi się wydaje, że obu drużynom zależy na smoku. Ale czekamy. No a Shen ma teraz przechlapane na tym topie. Po strasie przechlapane na tym topie, no i Jidek. No teraz wracając do bazy, bo cofa się i już będzie miał Sunfire Cape'a. Kayla tutaj obija się tego Zeda, no, obija tego Zeda, ale no... Zobaczymy, jak potoczy się ten oto mecz. Chyba nic tu nie wykombinują chociaż. Lucian
Lucian spokojnie tam czekał, aż będzie czas na nas. Ale tutaj ładne wejście Evelyn. A użyte ulti przez Kayle. Z używa ulta i mamy fraga. Tak, Evelyn zdobywa jednak. A nie Z, ale ładnie tutaj pokazali się. Chociaż to też niepotrzebne było. Moim zdaniem właśnie myślał, ta Kayle myślała, że po prostu Z nie wykorzysta tego i nie zultuje jej. Lecz no, Z bardzo ładnie to rozwiązał, no i nie bał się użyć lekkiego damage'u na Kayle. No tak jak mówiłem, bot Evelyn już czuwa tam, czuwa. Lucian wychodzi bardzo wysoko, ale tam jest Kha'Zix. Kha'Zix myślę, że nie powinni atakować. Tak, i Evelyn już to wie. Faith Gaming cofa, idzie na Wiedźmy. Przewaga Farra na top lane jest nie tak bardzo znaczna, lecz no jednak duże. Jak już mówiłem, Garen ma Sunfire Cape'a, który no przytrzymuje te ataki od Shen'a. Kha'Zix wygrywa farmą na dżungli, ale możliwe, że jest to spowodowane tym, że Evelyn częściej gankowała. Ale za to Evelyn ma 3 frangi na swoim koncie. Na midzie zdecydowanie Kayle wygrywa z farmą, gdzie 126 creepów do 96. Na bottom lane Lucian spokojnie wygrywa, no już ma Blood Twistera, ale ma jednego deada na swoim koncie. A Graves kupił KW, to jest dziwne. Graves kupił... Ale biegnie chodzi. Widać, że masz polską wersję językową. Oczywiście. Oczywiście, i no Polska. Nie będziesz się... wstydzić. Jesteś patriotą, tak? Dokładnie. Chociaż na angielskiej wersji też grywałem. Oj, tutaj błąd ze strony Fire Gaminga. Użyty ult przed Luciana. No i mamy trupa na korzyść niebieskich. Piękny huk ze strony Thresha. Klatka od Thresha. No i mamy double kill dla Kha'Zixa. No i zaczyna się znowu nam robić ciekawy mecz, bo to jest tylko przewaga teraz 700 golda. Thresh chociaż zmarnował tego ulta, ale... gdyby mu się udało. No ale popatrz też na to, że przez te dwa trupy drużyna niebieskich spokojnie może wziąć swojego darmowego Drake'a. No i wyrównuje się nam gold. Nawet przeważa po stronie niebieskich. Teraz można powiedzieć. No, drużyna Turbo Diesel bardzo się odbiła i... zobaczymy, co to będzie. Oj, ładny huk ze strony Magneto. Ale nic z tego nie wynika, iż Graves używa swojego dasha, by uciec. Czyżby Lucian... Ale Lucian pięknie to zrobił! No i mamy kolejnego trupa, tak. Kha'Zix cofa się do bazy. No, Kayle zaczyna z Nashorem. Za to Kha'Zix zaczyna ze Hydrą. Ale jeszcze nie pełno. Za to w przeciwnym teamie jest Z z botkiem. Graves też już ma Blood Twistera, ale Lucian już ma Page'a, więc tu jest wielka przewaga po jego stronie. No co można powiedzieć, maska od strony Evelyn to było pewne. Na Graves, znaczy Garen, mi się wydaje, że on tutaj będzie... nie wiem co szedł, nie wiem. Dziwnie trochę na tym Shen'ie. Od razu zaczął od Warmoga. No i od Merkurek. No i Shen, Warmog. Plus buty na odporność, na magię. Myślałem, że też zacznie od Sampa Jerki, ale jednak nie. No i zdaje się, Shen mógłby zacząć od Sampa, ale no... nie wiem, po co mu buty na odporność, na magię, no ale... ale okej. Okay. Evelyn tylko tu jest praktycznie pod AP. Więc nie wiem, po co Merkur.
Z tego co wiem i słyszałem, Evelyn już nie opłaca się nawet składać pod AP. Ostatnich modyfikacji. O! Ultimate od strony Kaili. Garen pada, tak? Mamy trup na kocie Kha'Zixa. Piękny tam ze strony Shena. Wskakuje tam Kha'Zix i robi double killa po raz kolejny i mamy 4 trupy na kocie Kha'Zixa. No niesamowite akcje, niesamowite. No! Drużynie Turbo Diesel bardzo ładnie się pokazuje nam jungler. Ogółem w przeciwnym teamie też bardzo dobrze gra jungler. Bot tutaj pushuje, ciekawe czy będzie jakiś Grizz. Leona nie trafia. A piękny hook ze strony Thresha, on się przyciąga i zabił w tym momencie Gravesa. Ulti od Leony, ale nie trafione. I mamy drugiego killa, no i drużyna Turbo Diesel po prostu teraz dominuje. Tutaj już moim zdaniem bot jest przesądzony. Przypomnę świetne po prostu kaby od Magneto, który gra Thrashem. No i Kaila rozwala wieżę spokojnie. Dwie wieże po stronie niebieskich. Oni już mają przewagę prawie 6K. Teraz trochę zabiorą dżungli Ewelince. Zed kupił płaszczyk. Ciekawe co on będzie chciał złożyć. Czyżby GA? Zed? No raczej myślę GA, ale to teraz moim zdaniem to się nie opłaca. No nie wiem. Niech robi jak chce. My nie gramy, my tego komentujemy. Za minutę 50 odnowi się nam kolejny deck, ale tutaj Kaira ładnie bije Evelyn, ale musiała odpuścić. Kha'Zix skakuje. Slow na G-deck. No i... dwóch na czterech to by było nieciekawe. No i nic tutaj nie wyszło tak ciekawe, tak. Spójrz na Zeda. Tutaj kupił, kurczę, widmową osłonę. Czyżby chciał złożyć Spirit Visage? Oblicze ducha. Bardzo dziwnie. Mi się wydaje, że to pod Kaili bardziej. Która już ma Lich Bane'a i ząb na Shora. No, drużyna Turbo Diesel zdecydowanie lepiej farmi, to widać. No, tylko na topie nie mają przewagi. Przepraszam bardzo, jeśli nic się nie odmienia, teraz będę odmieniał. Cóż, Garen zrobił już sobie przewagę praktycznie 50 farmy. Wcześniej... Zauważ, że teraz mi się wydaje, że Garen będzie jeszcze szedł Omena. Pójdzie w Omena na pewno. Bo już ma tam złożony troszkę pancerzyka. Shen ma już pas Ganda, no i zobaczymy co to będzie. Oj, tam ze strony Shena, ale myślę, że on nie może się tutaj widzieć, ma Garen troszkę dużo minionków za sobą. Jest to jednak spora liczba. Tutaj na bocie Ewelinka coś spróbowała, ale nie wyszło, czekała. Oczywiście Blue się wycofało. Blue enemy. Dużo wardów jak widać w jednym miejscu. Wizja. No i kolejny Drake, tak dokładnie, kolejny Drake po ich stronie. Tam ze strony Shena. On może tu się bić, mi się wydaje. On tu się może bić, ale nie. To jest walka tanków, no i tutaj nie będziemy widzieć jakiegoś sporego damage'u. No, to będzie takie łaskotanie siebie. Ale tutaj już widzimy akcję przy blue buffie przeciwniku. O, pierwszy hook ze strony Thresha, Lucian zabija. Ult od Kaili na Luciana i Lucian robi double killa.
Boże, Ewelinka wróciła się, niepotrzebnie to było. Shen mógłby się pokusić o tego Garena, moim zdaniem, spokojnie. I tutaj drużyna niebieskich, czyli Turbo Diesel. O, piękny kolejny hook ze strony Thresha i tak wpada Zed i w tym momencie Lucian robi 3 trupy. Świetnie, tu już 100 farmy więcej od Gravesa Lucian ma, to już jest pełna dominacja. Pokuszam się już o drugą towerkę na bocie. No i zniszczona wieża. Czyżby kolejna? Fioletowi się mobilizują już na bocie. Nawet Garen się włącza na bota, zostawiając swojego topa, który i tak spuszował. Czyżby Thresha złapali? Ewelin na W, tak, tak myślałem, że to zrobi, no i... O, jednak nie. Popatrz, zauważ, że Shen w końcu już wróca. W 26 minucie. Pierwszy raz. O, ale tutaj Zed zdobył jednego trupa, Garen również chodzi i zdobywa trupa. No i Garen, można powiedzieć, że on w ogóle obrażeń nie dostaje, taka jest prawda, no on dostaje... On tak broni, że to jest śmieszne. Garen, użycie Silence'a. Lucian powinien się pokusi. Zed wchodzi z ulta na Luciana. Black Devil padnie. Padnie czy zabije? Uwaga! Aj, jednak pada. Niesamowite. No, ciekawy mecz, ciekawy mecz. Ale tutaj widzimy już przewagę po stronie Turbo Diesel. Bardzo, bardzo rośnie. No, jest to przewaga 8 golda. Zed również przegrywa mocno z farmą, z Kaylee, to jest ta przewaga. Myślę, że te postaci, które mają taką przewagę w goldzie, będzie po prostu... No można tu zauważyć w ogóle, tak ogólnie no to drużyna niemieckiej, czyli Turbo Diesel, ma na koncie Ukazika 4 trupy, zatem jeszcze Lucian, który ma Trinitkę, Blood Tristera i Last Whispera, ma 6 trupów. Po drugiej stronie, w drużynie Brothers King... O, doszło mnie tu... Aha, nie, nie, nie. Po drugiej stronie Brothers King widzimy tutaj Zeda, który ma 3 trupy, Evelyn też, no i Garena, który też ma 3 trupy, no i widać, jak on przyjmuje te obrażenia, które nic mu nie zadają. Musi uzupełniać Leona, która też idzie w tanka. No jak wiadomo, sport lekko opóźniony musi być w temat, prawda? Garen świetnie znafinował się na tym topie, sfarmił i jest tanki, tak powiedzmy. Świetny ult obił enemy team. A tu Kaylee się zmierza z Garenem. Co można na razie ten mecz powiedzieć? No nic nie można powiedzieć, że tylko drużyna Team Turbo Diesel dominuje na razie. Cała piątka nam idzie. Coś mi się wydaje, że zaraz zainicjuję jakiś teamfight. Nie, rozwalam to wieżę. Rozwalam to wieżę, no i myślę... Nie, nie, jednak drużyna fioletowa się cofa. Tak więc... Drużyna niebieskich nie będzie się tam wbijać pod wieżę. Chociaż idą do topa na wieżyczkę. Taktycznie to się im bardzo wyda. Dodatkowy gold także. Zrobią sobie przewagę jeszcze większą. Szybka rotacja z linii na linię. I tak oto będzie ich wieża. Purple team's turret has been destroyed. A smog za niecałą minutę. O, piękny hook ze strony Thresha, który trafia w Garena. Ale Garen tankuje, tankuje cały czas. Tutaj Shen samolubnie bije się z Garenem. Szybkość po stronie Garena na Q. Świetnie to robi. Czy ucieknie? Nie, niestety.
No i kolejna wieża na tobie. Dokładnie, drużyna do niebieskich znowu zdobyta. Garen tam agresywnie wchodzi ze Silencem. Tam przez Shena. A myślę, że tutaj coś większego nie wyniknie. Leona nie widzi nic, bo jest w kółku od Gravesa. Nie. Tutaj nic większego nie wyniknie. A Drake oczywiście jest. Czy się pokuszą o niego, czy nie? Zaraz. No drużyna niebieskich ma tam wizję. Ma Pingwarda postawionego, który będzie widział. No i drużyna niebieskich już się zmierza na... Już zmierza na swojego Drake'a, znaczy na Drake'a, którego weźmie zapewne, bo no nie śpieszy mi się niefiletowej, żeby jakoś tam walczyć. Tak, mamy drużynę po drużynie niebieskiej. Po stronie drużyny niebieskiej mamy Drake'a, no i... Można zauważyć, praktycznie cały czas niebieska drużyna stawia wardy w ciekawych miejscach i bardzo dobrze stawia. A oczywiście fioletowi no, nie mają zbytnio widoczności, to też się przesuwa na grę. Dokładnie. Zgarnęli Blue, Enemy i Drake'a, więc ta przewaga się coraz bardziej uwidacznia. Drużyna Turbo Diesel bardzo fajną gierkę pokazuje. Ale niestety jednostronna na chwilę obecną. No tak jak w poprzednim meczu też. Tak, będzie custom po tym meczu, jeśli ktoś pyta, po tym, znaczy nie po tym, tylko po jeszcze następnym, po finale będzie custom, tak więc kto jeszcze nie idzie spać, możemy zagrać coś, zapraszam. A teraz piękna akcja ze strony Luciana i Kaylee, którzy po prostu Kayla na początku zeslowowała przeciwnika, Lucian pocisnął swoje Q, którym można powiedzieć jak z filmu Star Wars, i miecz Jedi wcisnął mu w płuca. Dobrze powiedziane. No niestety fioletowi nie... No drużyna niebieskich tutaj odpuściła strasznie, no... Będzie ciężko, będzie bardzo ciężko, bo tu już jest Baron. Nietrafiony huk ze strony Thresha, ładne ulti od Leony. Na pewno Leona pada, mamy jednego trupa, Lucian zdobywa... Garena wchodzi, przytrzymuje te obrażenia. Nie, wycofuje się, stara się odciągnąć uwagę od swoich kolegów. A jednak nie. No i mamy dwa trupy dla niebieskich. Oni teraz wezmą na pewno wieżę. Oni na pewno pewnie wezmą, będą kusić się o inhibitor. No i zobaczymy co to będzie. Garen. Demacja ze strony... Nie, Garen to zrobił strasznie bezsensownie. Samemu na piątkę, nie ma takiej opcji. No, drużyna niebieskich chyba raczej może już wygrać ten mecz, chyba że nie wiadomo co by się stało. No zobaczymy, teraz wzięcie kolejnej wieży, pewnie Shen będzie tankował tą wieżę, Thresh. No i... Fioletowi odpuszczają. No i to już mamy na pewno GG. Nie, jednak drużyna niebieskich jeszcze cofa. Moim zdaniem mogli... Nie, bo nie ma minionków, no... Popatrz na tą przewagę w farmie między Gravesem a Lucianem, to jest miażdżąca przewaga. Graves nie jest w stanie już na solo nic zrobić. Garen zmierza chyba praktycznie do Omena, jak mówiłeś, tylko że przedtem kupił kolczastą kolczugę. No jednak kupił kolczastą kolczugę, no i teraz Omen, ale nie wiem, czy to i tak dużo mu nie da. Tak jak już mówiłem, będą kastowy po tym... Jednak spójrzmy. ...następnym meczu, dopiero po finałowym, który odbędzie się już po tym meczu. No i zobaczymy, co to będzie. Co może powiedzieć o tej grze? Kto się znajdzie w tym głównym turnieju? To będzie ciekawe. Szczerze mówiąc, już lekko mi się przysypiam na tym siedzeniu. Ale damy radę.
No to jest straszna przewaga. Moim zdaniem dużo niebieskich, a nie oni będą oni się pokuszą tak jak w poprzednim meczu co grali. Oni się pokuszą o kolejną wieżę i starają się zmusić przeciwnika, żeby stali przy swoim meczu. Ale co to było? No i tu jest kolejny wygrany teamfight ze strony niebieskich. To jest pewne, no i tu mamy GG, drużyna Turbo Diesel na pewno będzie w finale. No i mamy tutaj zdecydowanie ace. Rozwalenie wieży, no i trzy inhibitory rozwalono. Nie wierzę, żeby już to nie skończyli teraz. Pada pierwsza wieża przy Nexusie. Pada druga wieża przy Nexusie. No i witamy w finale. Drużyna niebieskich, czyli Turbo Diesel, widzi się.